Siema, witam was w dość nietypowym odcinku. Wiem, pewnie nikt się nie spodziewał, że teraz wrócę. Ja jestem oczywiście Arket i odcinek będzie bardziej taki informacyjny ze względu na wiadomo, bo długo mnie na YouTubie nie było i też będzie bardziej w stylu komentary niż klasyczny gameplay. I tutaj oczywiście jest miniatura filmu, żeby nie było, że to jest jakiś clickbait. To jest zawarte w filmie i to jeszcze na początku odcinka. I obejście najlepiej ten odcinek do końca, bo to nie będzie miało sensu, jak na przykład wyłączycie teraz film w 1/3, też zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba, czerwony przycisk na dole, bo jeszcze jest celnego na końcu odcinka, albo po prostu też skipnijcie do ostatniej części odcinka, podam wam minutę filmu, w którym możecie to zrobić, bo tu będzie bardziej odniesienie do komentarza niż do głównej tematyki odcinka. No to dobra, to przechodzimy właśnie. Właśnie, i o to chodzi. Wpisywałem sobie na YouTubie swoją nazwę Arket. I co to jest za główny? Arket to jest jakaś strona ubraniowa. Tutaj nawet jak wpisujecie sobie w internecie arket.com, już miałem nawet zapisane. No i właśnie jest coś takiego. I żeby nie było, ja nie jestem Arket. W sensie ta strona arket.com nie należy kompletnie do mnie, więc nie mylcie mnie z jakąś firmą ubraniową, bo to jest. No i właśnie ten odcinek też jest o pozycjonowaniu filmów na YouTube, który widać, że tutaj trochę jest zapłacone, widzę, że miał YouTube z tą firmą. No i też wiadomo, też dużo osób pewnie to wcześniej reklamowało. Trochę głupi ten film w sumie, bo ich i tak reklamuje, to bardziej hejtując to, ale no już wolę się do tego odnieść niż nie mówić na ten temat. No i właśnie mam właśnie problem, jak pisuję nawet czasami w tytule mojego filmu Arket, to nie ma filmów. Wiem, że teraz nic nie wrzucałem, ale wcześniej było bardzo podobnie. Wcześniej też często się nie wyświetlało te filmy. O i właśnie, tu jest informacja na temat tej no marki. Podobno to od H&M-u pochodzi. I to jest bardziej. To nie jest w ogóle polska firma, to jest szwedzko i też niemiecka trochę, bo tam też siedziby mają dużo. Generalnie pewnie jakiś tam, że więcej trzeba płacić. O, to nie, nawet nie jest oficjalna firma ubrań. Oczywiście podam link w opisie, też mnie poprawcie w komentarzu, jeśli się tu nie zgadza do końca, bo to jest bardziej moja opinia niż rzeczywiście na ten temat. I oczywiście też nie używam strony glamour.pl, tylko po prostu jak wpisywałem informacje o tym Arket, to nie mogę innego artykułu znaleźć. No i co dalej? I oczywiście wcale nie podrabiam PewDiePie'a, jak ta drama z Series. Na razie na temat tej strony na razie tyle. Teraz, no i też nie chcę, żeby ten film trwał z 10 minut. Od razu wejdę. No właśnie, temat tego komentarza. To jest bardziej istotne. Nie bardziej, ale też jest istotne w tym odcinku. Też, bo rzadko się odnoszę do odpowiedzi innych użytkowników na tej stronie. Nie ma wiele, oczywiście, jeszcze jestem małym YouTuberem, więc nic zbytnio jeszcze o mnie nie powstało zbytnio na tej platformie. No i dawaj, zobaczmy odpowiedzi. Dobra, no to zacznę czytanie. No i tam napisał jeszcze show, chyba to tak się czyta. Poza tym praks, poza streamami i ty ma pracę. No, Ameryki to ty nie odkryłeś, ale tak nie, to nie, to odcinek nie jest odpowiedź na ten komentarz. No i mam nadzieję, że ten komentarz wyżej jest dla żartu zrobiony, bo na XD dał i w całości rzeczywiście, że jest dla żartu, bo tu takie bzdury są napisane, gościu. No dobra, zacznijmy to czytać lepiej. Kanał mu umiera, a mu ten kanał pewnie niepotrzebny. On zarabia na byciu streamerem, a nie youtuberem. No teraz to trochę prawda, ale głównie wcześniej cię wybił na YouTubie, plaga. Jak widać, nawet masz 450 tysięcy subskrypcji. Teraz niestety mu spadło przez ostatnią serię. Szanuję plagę, ale no to nie jest już to samo co kiedyś. No, lepiej mi się podobał jego starszy kanał, jak wiele gier nagrał. Wiadomo, on nie robił tego w takim okręgu czasu, wiele serii naraz, ale no, wtedy kiedyś to było inaczej. Większe wyświetlenia wtedy jeszcze robił. Oj, właśnie, odnośnie tych wyświetleń zaraz będzie. On zarabia na byciu streamerem, a nie youtuberem. Te zapisy z live to tylko fajny, mały dodatek do zarobków. A dla nas content, no nie wiem, czy to jest taki content, to jest praktycznie kopia z Facebooka. No, gościu, więc nie narzekaj, tylko się. No i to jest bekowe to na końcu, ale. Dobra, będę się cieszyć, nie będę marudzić. I tak, no naprawdę, czemu. Jemu rzeczywiście spadły wyświetlenia, mu umiera XD, no bardzo śmieszne. Nie tylko w subskrypcjach, bo też plaga miał wcześniej 454 tysięcy, tak około, czy tam jeszcze nawet więcej miał. No i też wyświetlenia znacznie mu.
spadł niestety, więc można sprawdzić praktycznie w każdych ogólnych statystykach. Jeszcze jest nawet aplikacja, którą mogę wam teraz na szybko polecić na YouTubie. Miałem to zainstalowane na Chromie. YouTube Buddy to taka aplikacja, gdzie więcej informacji można uzyskać na temat filmów. Więc to chyba tyle. No miejmy nadzieję, że ta odpowiedź była głównie dla Beki zrobiona. No i to by było na tyle. Do usłyszenia i cześć!